proszę Państwa, będziemy zaczynać ostatnie spotkanie literackie na naszym festiwalu Zebrane. Festiwal Przełom organizuje Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów. Naszym ostatnim gościem będzie Małgorzata Reimer. Zapraszamy na scenę, przywitajmy Małgorzatę Reimer brawami. Spotkanie poprowadzi Dorota Sokołowska. I jeszcze tylko dodam, że dzisiaj, dokładnie dzisiaj ma premierę książka Małgorzaty Reimer Błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii. Wiem, że Małgorzata Reimer jeszcze dzisiaj spoglądała na tę książkę, chyba widziała ją tutaj po raz pierwszy. Zaraz to się wszystko okaże. Zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Ogromnie się cieszę, że to spotkanie kończy festiwal, ponieważ chcemy Państwa zaprosić na plażę i do bardzo słonecznej Albanii, żeby tam odpocząć, żeby nacieszyć się słońcem, nie myśleć o niczym poważnym. Oczywiście zaczęłam trochę prowokacyjnie, ponieważ nie o tym jest ta książka. Książka jest o Albanii, jakiej nie znamy, a autorka Małgorzata Reimer opisuje o niej w taki sposób, że nie potrafimy się oderwać od tej literatury. Ona ma swoją premierę, ale jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa czytał tę książkę. Jeszcze nie. Zaczęłam prowokacyjnie, ponieważ kiedy pytamy samych siebie o to, co wiemy o Albanii, no to właśnie wiemy tyle, ile nam napiszą w tych propozycjach wakacyjnych, czyli że słoneczne, piękne miejsce, trochę dzikie, jakieś stare Mercedesy, odrobina biedy. A może mogłybyśmy zrobić coś takiego, przepraszam, żeby przeczytać jeden rozdział na początek, króciutki, i jeden na koniec. Ponieważ nikt z Państwa nie zna tej książki, a może ten rozdział krótki. Ja bym zaproponowała szeptem. Pani przeczyta? Tak. Chciałabym przeczytać Państwu ten rozdział, dlatego że to był pierwszy tekst, który napisałam do tej akurat książki. Tylko nie pamiętam, gdzie on jest. To był pierwszy tekst, który napisałam do tej akurat książki, ponieważ pisałam dwie książki jednocześnie, równolegle. Dopiero po dwóch latach właściwie zrozumiałam po spotkaniu z Fatosem Lubonią, że powinny powstać dwie książki i bardzo długo jakby pisałam równolegle, myśląc o jednej. A potem okazało się, że po rozmowie z Fatosem, że jednak to powinny być osobne tak jakby całości. Szeptem. Nigdy nie zrozumiesz, czym był albański komunizm. Gdzieś na peryferiach Europy powstała Korea Północna, kraj bunkier, kraj twierdza. Ludzie mówią czasem, że nasz komunizm to był mały holokaust. Tak jak nie da się opowiedzieć o holokauście, tak nie da się opowiedzieć o życiu w kraju, który był więzieniem. Możesz przytaczać fakty i przedstawiać historię, ale nie dotkniesz naszego cierpienia. W komunistycznej Albanii ból i trauma mieszały się z poczuciem absurdu. Los nic nie znaczył. Logika nic nie znaczyła. Każdego dnia rzecz, która miała ustalone znaczenie, mogła stać się czymś innym. Szłaś ulicą i nie mogłaś być pewna, że ziemia jest ziemią. Nie mogłaś być pewna, że dojdziesz do celu. Nie mogłaś być pewna, że ludzie, do których mówisz, są ludźmi, za których się poddają. Nie mogłaś być pewna, że słowa znaczą, co znaczą. Mój kuzyn dostał 2 lata więzienia, bo podczas meczu Albania-RFN powiedział, ten Beckenbauer to jest znakomity gracz. Siedział w Domu Kultury w grupie kilkudziesięciu osób. Chwilę później ktoś gwizdnął. Ktoś zawołał, ktoś się poderwał, gol. Niby nic się nie stało. Wyrok, uzasadniał sędzia, jest odpowiednio surowy. W końcu wychwalając niemieckiego piłkarza, skazany znieważył piłkarzy albańskich, podeptał ich godność, co wymiar sprawiedliwości wycenił na 2 lata. Zaraz zatroszczono się też, by znaleźć na niego kolejne haki. Ponoć narzekał, że siedzi. W albańskim więzieniu źle mu się siedziało. 8 lat. Wyszedł po 10. Był wrakiem. Co znaczyło jego życie? Co znaczyło jego cierpienie, gdy cierpiał każdy wokół? Kilka lat można było dostać, jak ci pomidory ze straganu nie pasowały. Zawodniste skarżyłeś się, znaczy obrażałeś płody albańskiej ziemi. Sprzedawcy może to nie bolało, ale faceta, który stał za tobą, owszem. Poczuł się urażony w imieniu partii, dostał za to kalosze albo 3 paczki papierosów, a ty w więzieniu zamieniałeś się w strzęp. Nie czułaś już smaku. Albo na przykład powiedziałaś w piekarni, coraz gorszy chleb pieczecie, twardy, jakiś gliniasty. Agitacja i propaganda. Jak miałaś szczęście 2 lata, jak nie miałaś szczęścia przez 10 lat, żarłaś wióry więziennego chleba i wspominałaś ten, który ci nie smakował.
Gdy ktoś z zagranicy pyta mnie o współczesną Albanię, mówię, rok 1997, kiedy kraj stał na krawędzi wojny domowej, to było uderzenie w twarz. Ale czasy komunizmu to było, jakby ktoś gwałcił cię każdego dnia. Każdego dnia traciłaś poczucie bezpieczeństwa i godność. Jeśli urodziłaś się wśród zdeklasowanych, każdego dnia szykowałaś się na najgorsze. Nazywam się Gentian Szkurt i jestem artystą. Mogę ci opowiedzieć historię mojej rodziny, ale ona i tak niczego ci nie wyjaśni, bo co znaczy nasze cierpienie w porównaniu z cierpieniem innych. Taka jest właśnie Albania. Zawsze znajdziesz straszniejszą historię. Czym było nasze cierpienie? To, że trzech kuzynów zostało zamordowanych przez partię, a siedmiu przesiedziało pół życia w więzieniu, bo dziadek należał do Bali Kombetar. A to tylko ze strony ojca. Jest jeszcze cierpienie ze strony matki. Ojciec latami próbował nie rzucać cienia. Cokolwiek by powiedział, trafiłby za kratki z taką historią rodzinną, za jedno nierozważne słowo dostałby 20 lat. Więc żeby przetrwać, oduczył się mówić. Jeszcze teraz, gdy się do mnie zwraca, nachyla się bardzo blisko i szepcze mi do ucha, żeby nikt nie słyszał. Powtarzam mu czasem, gdy nade mną wisi. Tato, czasy komunizmu się skończyły, mów głośno, nikt na ciebie nie doniesie. On się mityguje. Masz rację, synku, masz rację. I po chwili znowu nachyla się, szepcze. Do końca życia będzie już tak szeptał. Nigdy nie podniesie głosu, nie krzyknie. Tylko to mu zostało, ten szept. Musi szeptać, żeby się nie bać. Od dziesięcioleci żyjemy w normalności, która jest czystym absurdem. W świecie, który jest czystym chaosem, gdzie codziennie zmieniają się reguły. Jesteśmy jak żywcem wyjęci z Sartra. Szamoczemy się, cierpimy, a potem umieramy gdzieś na peryferiach świata. Chcesz, żebym opowiedział ci szczegółowo, jak katowano moich wujków? Chcesz słuchać o głodzie czy o biciu? Nikt o tym nie mówi, bo nikt nie chce widzieć w sobie ofiary. Mój ojciec nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Jedź do Korei Północnej, zobaczysz, jak wyglądał albański komunizm. Gdy język kłamie i słowa kłamią, wszystko jest nieprawdą. Słuchasz, jak dzieci śpiewają, że Enver Hoxha ma dłonie pełne cukru i jesz chleb z cukrem, bo nie ma niczego innego. Dlaczego właściwie chcesz to wiedzieć? Przecież i tak nie opiszesz albańskiego komunizmu. Wyrusza pani w takie rejony, które ja nazywam szczelinami, zapomnienia tak naprawdę, bo i Rumunia była taką opowieścią, i Albania jest podobną opowieścią. Ale z jaką wiedzą pani jechała do Albanii, żeby napisać książkę? Czy to była taka wiedza już, że pani będzie pisała dokładnie o tym, czy to przyszło z czasem? No właśnie dlatego wybrałam ten tekst na początku, bo on dobrze pokazuje stosunek Albańczyków do mnie i to, że faktycznie na początku, nawet po kilku miesiącach pracy, ja ciągle wiedziałam bardzo mało. I te słowa w jakiś sposób są uzasadnione. To znaczy, widziano we mnie kogoś takiego, kto przyjeżdża właśnie z zewnątrz. Może sobie mieszkać w Albanii, ktoś mu dał pieniądze. Nie zna języka, więc już na dzień dobry jest na zewnątrz. I za chwilę stąd wyjedzie. I wyjedzie wtedy, kiedy będzie chciał wyjechać, bo ma paszport polski. Mocny paszport. I zauważyłam, że Albańczycy właśnie, tak jak zaczyna się ta wypowiedź mojego kolegi, który zresztą troszeczkę sobie wypił, jak mi to mówił. I te słowa momentami były podszyte agresją wobec mnie. I dlatego one zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Ja sobie pomyślałam, Boże, on widzi we mnie taką pancię, która przyjeżdża i żeruje na wielkim dramacie jego rodziny. I on może mieć rację. Przecież ja tutaj jestem jako człowiek z zewnątrz. No nie mogę po prostu spędzić tutaj pół roku, wrócić i tak naprawdę jedyne, co mam, to ten monolog, który jest z serca, jakby od niego z serca opowiedziany i pokazuje, że ja nie należę do tego świata. Że w ogóle cały ten zabieg mój pisania książki jest bardzo dyskusyjny. I jest w nim coś takiego nieszczerego, na co Albańczycy byli bardzo czuli. To znaczy oni często mi sugerowali, no tak, przyjedziesz, ktoś ci coś opowie, ty to opiszesz, wydasz, zarobisz na tym pieniądze i już nie wrócisz. Jakby dla ciebie Albania to jest właśnie taki jakiś krok do kariery. No i to było 5 lat temu. Niecałe. I Albania stała się moim domem. I spotkałam w ogóle tego, ponieważ to jest artysta, on czasem, a w Tiranie teraz jest bardzo dużo takich murali, które sponsoruje burmistrz. I one są jakby robione przez artystów, których się uznaje za reżimowych. No to ten artysta co jakiś czas coś tam takiego domalowuje w tych muralach, co w ogóle jakby wysadza ich znaczenie.
Ja go kiedyś spotkałam na ulicy i mówię, no słuchaj, zrobiłeś świetną rzecz, w ogóle to było fantastyczne. Już byłam w stanie z nim rozmawiać po albańsku i on zdębiał, bo on myślał, że ja dawno temu już wróciłam do Polski, a tymczasem ja cały czas siedziałam. Usiedliśmy tak jak kiedyś, nie w tym samym miejscu, ale też zamówiliśmy rakije i okazało się, że ja po prostu przez te 4 lata już mam dojścia jakby do świata politycznego na przykład, albo do świata dyplomatów i mogę z nim rozmawiać o polityce i mówić mu rzeczy, których on nie wie. I to było dla mnie takie, to było dla mnie, ważna była dla mnie ta pierwsza rozmowa i potem po tych 4 latach przynajmniej miałam takie poczucie, że on wreszcie mnie zaczął szanować. Pani książka składa się z takich właśnie spotkań, opowieści, które później po swojemu pani również przerabia, bo to jest dla mnie reportaż literacki, czyli coś, co jest nie tylko spostrzeżeniem opisanym przez reportera, ale również spostrzeżeniem opisanym przez reportera z takim sznytem własnego przemyślenia. Jak pani szukała tych postaci, które potem opowiadały pani o tej Albanii komunistycznej w najstraszniejszym czasie? Jak się trafia do takich ludzi i jak się z nimi potem rozmawia? No to tak, przez pierwszy rok to polegało na tym, że ja chodziłam wśród znajomych w moim wieku mniej więcej, z którymi rozmawiałam po angielsku i próbowałam od nich wydębić historie rodzinne i przekonać ich, że warto, żeby umówili mnie na spotkanie ze swoimi rodzicami. I oni mówili, że tak oczywiście, po czym do tych spotkań nie dochodziło. Mimo, że ja do nich pisałam, dzwoniłam, pytałam. I tak naprawdę dopiero kiedy zaczęłam już trochę mówić po albańsku i zaczęłam sama jeździć po Albanii, i na przykład przyjechałam do Girokasty i tam się zainstalowałam, to zaczęłam trochę wzbudzać ciekawość, ale też okazało się, że jestem powiązana rodzinnie, że tak powiem, z jedną z rodzin stamtąd. I póki byłam badaczką, że tak powiem, dziennikarką z zagranicy, to nie bardzo ludzie chcieli ze mną rozmawiać. Nawet lokalna telewizja w Girokastrze zrobiła materiał o mnie. Ja mówiłam po albańsku, że szukam właśnie historii z przeszłości, podałam kontakt, nikt się do mnie nie odezwał. A jak po Girokastrze rozeszła się plotka, że jestem związana z Albańczykiem, to po prostu ludzie zaczęli, jakby chcieli mnie poznać. Albo dużo łatwiej im było zacząć rozmowę na zasadzie, a to ty jesteś. Ale to dlatego, że tak bardzo weszła pani też w ten, że oni jakby poczuli, że to jest swoja kobieta? Przez ten związek? Na pewno trochę tak, ale to też jakby to chodzi o takie bardzo wyraźne oddzielenie, kto jest swój, a kto jest obcy. To znaczy ja cały jakby występując jako Małgorzata Rejmy z Polski, jakaś tam pisarka, cały czas byłam kimś obcym. I sama instytucja bycia pisarzem jest trochę taka dyskusyjna w Albanii, ponieważ bardzo, z jednej strony bardzo mało osób, może 2-3 żyje, jest w stanie na tak małym rynku utrzymać się z pisania, a z drugiej strony mnóstwo osób wydało pamiętniki i wspomnienia. Więc gdziekolwiek się nie pojawiałam, to ludzie mówili, a tak, ja też napisałam książkę. Albo na przykład mówili, a nie, ja z panią mogę porozmawiać, ale pani nie może nic z tego użyć w swojej książce, bo ja właśnie piszę własną i pani nie może mi odebrać historii. A w momencie, kiedy tak naprawdę język był takim otwarciem drzwi, język w ogóle jakby nową przestrzeń otwierał. Mimo, że ja nadal mówię dziwnie po albańsku i często jakby niegramatycznie i mam problem, żeby tak monologować po albańsku, to jednak już sam fakt, że rozumiem i że zadaję jakby odpowiednie pytania, już jakby zmieniał, powiedzmy, atmosferę. Natomiast inną jeszcze kwestią jest to, że ludzie po prostu boją się mówić. Że mają, że w ogóle... Kiedy próbowałam znaleźć ludzi, którzy byli katami systemu, którzy w jakiś sposób byli sędziami czy oskarżycielami, przepraszam, to mimo, że ja z nimi rozmawiałam, to po prostu za nic w świecie oni nie chcieli jakby powiedzieć mi niczego, co by było prawdziwe. Oni mieli jakąś tam swoją wizję i ja tych historii nie mogłam użyć, bo one się sprowadzały do 2-3 zdań. Ofiary z kolei, w momencie, kiedy już dochodzi, jakby kiedy zaczynały o mnie myśleć, że jestem osobą zaufaną, to się otwierały i często te rozmowy trwały dniami. To już wtedy ja tak jakby zostawałam włączona w obręb rodziny i byłam regularnie zapraszana na obiady na przykład.
Albo nawet jak się pojawiałam na cały dzień, żeby przeprowadzić rozmowę, to zawsze potem słyszałam, że czekają na mnie, że wrócę. Bo tak naprawdę opowiedzenie komuś historii było czymś innym, mam wrażenie, w Rumunii, a czymś innym w Albanii. W Albanii opowiedzieć historię o przeszłości, o prześladowaniu, o cierpieniu, to znaczyło bardzo głęboko komuś zaufać i się też trochę zaprzyjaźnić. Wejść do rodziny trochę, poprzez powierzenie tajemnicy. Myślę, że tak. Tym bardziej, że pracuje, że panuje takie przeświadczenie, że ci, którzy są winni, nie zostali ukarani w żaden sposób. Że nie doszło do prawdziwych rozliczeń, że nie było prawdziwej lustracji, że ta cała zmiana warty była iluzją. Ludzie utrzymali się na swoich stanowiskach i ci, którzy byli sędziami, czy byli jakby wysoko w systemie, nadal pozostali u władzy. Albo władzę sprawują ich dzieci. Więc jest strach mówić, strach przed konsekwencjami. Ja, nie wiem, udzielę w gazecie wywiadu i opowiem, że ten i ten jakby mnie bił podczas przesłuchania, a syn tej osoby jest, nie wiem, pracuje w urzędzie miasta i nie zatrudni mojej córki. Albo zażąda takiej łapówki, że my nie będziemy w stanie jej zapłacić. Także w kraju, który jest tak mały, który liczy 2,5 miliona mieszkańców, gdzie wszyscy się mniej więcej jakoś tam znają albo kojarzą, albo nawet jak się nie znają, to natychmiast jakby pierwsza reakcja to jest próba jakby ustanowienia takiej sieci, co nas łączy, skąd pan jest, kogo pan zna. No jak stąd, to czy zna pan tą i tą osobę? Czyli wszyscy są w jakiś sposób powiązani. Ja z moim chłopakiem kupowałam koc na bazarze gdzieś tam pod Tiraną i natychmiast się okazało, że pan sprzedający koc jest z Girokasty, tak jak mój chłopak i dzięki temu dostaliśmy zniżkę i była bardzo długa rozmowa na temat różnych mieszkańców Girokasty. Także to wszystko to pokazuje, że oczywiście teraz to świetnie działa jako anegdota. Jakby to ma w sobie coś niefrasobliwego, prawda, że wszyscy się znają. Natomiast w czasach komunizmu to było czymś strasznym. Czy była jakaś wstrząsająca historia dla pani? Tak bardzo. Ona oczywiście, wszystkie te historie są połączone nazwiskiem jednego człowieka, Envera Hodży, który przez wiele, wiele lat budował tam reżim, który właściwie kiedy się czyta, a przecież pamiętamy na nasze czasy, gdzie też nie było łatwo, to nie można wyobrazić sobie, że coś takiego w ogóle było możliwe. Ale czy była taka historia, która panią tak bardzo wstrząsnęła, że nie była pani w stanie na przykład długo jej opisać? Tak, była taka, było kilka takich historii, że po prostu płakałam, jak je opisywałam. Płakałam, jak znowu przesłuchiwałam wywiady, mimo że starałam się w ogóle nie płakać podczas udzielania, jakby podczas rozmów, bo po prostu ja bardzo nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że ja się nad nimi lituję. Więc jakby starałam się, żeby to było mimo że jakby starałam się empatycznie podchodzić do każdej sprawy, to nie chciałam, żeby ludzie się po prostu źle ze mną czuli z jakiegoś powodu. Ale czasem okazywało się, że na przykład te łzy są potrzebne. I pamiętam, jak była taka rozmowa z Naimem Paszą, który spędził 21 lat w więzieniu, trafił do więzienia jako 16-latek bodajże, czy 17-latek. I myśmy, taki mój przyjaciel Albańczyk, który też się pojawia w książce jako zły chłopiec, uparł się, że on zna Naima tam jeszcze z jakiejś roboty i że ja muszę z Naimem porozmawiać, bo Naim był świadkiem rewolty w Spaczu, takiego bardzo ważnego wydarzenia w historii Albanii. I myśmy pojechali we dwójkę do Tepeleny i zaczęliśmy rozpytywać ludzi, gdzie Naim mieszka i wszyscy nam powtarzali, nie porozmawiacie z nim, bo on jest bardzo ciężko chory. W końcu trafiliśmy do niego do mieszkania i on rzeczywiście leżał na łóżku i odwrócony twarzą do ściany i po prostu jak na nas spojrzał, no to ja wiedziałam, że ja tego wywiadu nie przeprowadzę, bo po prostu ten człowiek jest umierający, ja nie jestem w stanie go pytać o przeszłość. I mój przyjaciel Albańczyk, który mnie tam przywiózł, po prostu się na mnie wściekł. Powiedział, ty jesteś po prostu, ty się nie nadajesz na dziennikarkę. Ja tutaj z tobą po prostu 2 godziny szukam Naima, ty jesteś wreszcie tutaj na miejscu i nie jesteś w stanie przeprowadzić wywiadu. I sam zaczął go pytać, Naim, jak to się stało, że ty trafiłeś do więzienia? I Naim po prostu podciągnął się, usiadł na łóżku, zaczął tak bardzo spokojnym, monotonnym głosem opowiadać.
i w pewnym momencie wpadł w rytm swojej opowieści, że mówienie nawet o tym cierpieniu zaczęło mu sprawiać pewną przyjemność. To znaczy on się po prostu ożywił. A po 2 godzinach rozmowy on po prostu w pewnym momencie wyskoczył z łóżka i już chodząc po mieszkaniu pokazywał nam, jak go bito, że tutaj dostał, że w takiej był pozycji. I tak jakby w ogóle zapomniał o tym takim cierpieniu fizycznym. I jednocześnie był taki moment, kiedy on o tym wszystkim opowiadał, że my we troje płakaliśmy. To znaczy Naim, ja i mój przewodnik, przy czym mój przewodnik oczywiście na mnie krzyczał, że jak ja będę płakać, to Naim nic mi nie opowie, że mam w tej chwili przestać. I sam po prostu tak wycierał łzy. No i wtedy ja, to była w ogóle też dla mnie bardzo ważna rozmowa. I po prostu kilka dni później ja przyjechałam tam z kolegą i z kamerą telewizyjną, bo wiedziałam już, że Naim po prostu się bardzo źle czuje. Jeszcze zrobiliśmy z nim taki długi 4-godzinny wywiad o samej rewolcie w Spaczu, żeby nam opowiedział, jak to było. Także to była historia, którą bardzo trudno mi się spisywało, także dlatego, że miałam pamięć tych godzin spędzonych u Naima w domu i tego jego takiego cierpienia i fizycznego, i psychicznego. Ale bardzo trudna była też rozmowa Kamień na granicy o mężczyźnie, który dwukrotnie próbował uciec z Albanii. Za pierwszym razem dostał 8 lat, a za drugim razem próbował uciec z ciężarną żoną. Kiedy żona była już w takiej, w 6 bodajże, albo w 7 miesiącu ciąży. I on twierdził, że się na to zdecydowali, ponieważ nie mieli nic do stracenia. Natomiast cały jakby tragizm tej opowieści polega na tym, że jemu już się udało przekroczyć granicę, a ona po prostu fizycznie była słabsza i została w tyle. On na fali tej euforii, adrenaliny po prostu już pognał przed siebie, chciał być jak najszybciej na terytorium Grecji, a ona po prostu cały czas jakby szła w swoim tempie. I on powiedział, że jak już wiedział, że jest w Grecji, to się zatrzymał i czekał na nią, tylko że ona nie przychodziła. I się zastanawiał wtedy, czy iść dalej przed siebie, czy po nią zawrócić. I zawrócił. I obydwoje zostali złapani. Ona dostała 10 lat, ponieważ była w ciąży, on dostał 20 lat więzienia. I w tym czasie nikt go nie odwiedzał, ponieważ rodzina miała do niego wielki żal, że próbował uciec po raz drugi. Oni sami też ponieśli konsekwencje. Mój bohater nie chciał jakby opowiadać szczegółowo, co ich spotkało, ale no, ta rodzina po prostu jakby na znak sprzeciwu, że on po raz drugi próbował uciec, no nie miała z nim kontaktu. A dziecko oddano do adopcji. Żona z kolei trafiła do szpitala psychiatrycznego po tym, jak urodziła tego syna. Dziecko do sierocińca. On 20 lat w więzieniu i zobaczył tego syna dopiero po 20 latach. Jak wyszedł, to były jeszcze lata 80., więc on mi opowiadał o tym, że dla tego syna to było wyzwanie spotkać się z ojcem, który 20 lat spędził w więzieniu, że jakby tego syna mogły spotkać konsekwencje. On wtedy studiował już, ten syn, w Elbasanie, ale taka decyzja o zobaczeniu się z ojcem mogła go kosztować studia. I ja spotkałam tego mężczyznę, ponieważ mnóstwo osób w Girocastrze mi o nim opowiadało. I widziałam, że ta rozmowa jest dla niego bardzo trudna i dla mnie była w ogóle bardzo trudna. Bo ja też cały czas starałam się, żeby ci moi bohaterowie, mimo że mówili mi o bardzo trudnych rzeczach, chciałam im dać takie poczucie, że po pierwsze ta opowieść jest ważna, a po drugie ich życie jest ważne, że podjęli różne decyzje, ale ja powiedziałam temu bohaterowi, że sam fakt, że on próbował dwukrotnie uciec, wiedząc jak straszne konsekwencje go czekają, że to jest dla mnie akt wielkiej odwagi i że w ogóle cały czas mieszkając w Albanii jakby zadaję sobie pytanie, jak ja bym się w różnych sytuacjach zachowała. I miałam też takie poczucie, że nie wiem, czy ta rozmowa coś mu dała, bo czy ta rozmowa w jakiś sposób go wzmocniła, bo ja jednak starałam się, żeby moi bohaterowie po tej rozmowie po prostu w jakiś sposób byli podniesieni na duchu. Jedyny sygnał, że ta rozmowa w jakiś sposób była dla tego bohatera ważna, to było to, że jego koledzy z więzienia zaczęli się do mnie zgłaszać, że też mają historie swoje do opowiedzenia i że też chcą, żeby to jakoś wybrzmiało, że zaraz umrą i że jakby ta opowieść zniknie.
Powiedziała Pani o czymś, co właściwie łączy wszystkie opowieści w tej książce. To jest taka odpowiedzialność zbiorowa w tamtym systemie, czyli za drobne przewinienia, konsekwencje drobnych przewinień ponosiła cała rodzina i to było rzeczywiście chyba najtrudniejsze do zrozumienia w tej historii, którą Pani opisuje. Tak, to znaczy drobne przewinienia, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, jak jeden z bohaterów opowiada, że dostał 7 lat, jakby jego krewny dostał 7 lat za to, że powiedział, że koniak Metaxa jest lepszy niż koniak albański. On to powiedział, potem jego koledzy coś tam jeszcze domyślili, na 7 lat starczyło i to rzeczywiście położyło się cieniem na tę rodzinę, bo na przykład ten bohater, który mi opowiadał o sobie, mówił, że odwiedzał tę rodzinę tylko w nocy. Żeby po prostu, żeby szpiedzy nie donosili, że on właśnie się, mimo że tam jest blisko z nimi spokrewniony, że on się trzyma z tą rodziną, która po prostu stawała się zła, jakby na którą spadał ten cień złej biografii. Czyli w jakiś sposób te rodziny, gdzie ktoś trafiał do więzienia, były poniekąd izolowane od reszty, od wspólnoty. Jeszcze inną kwestią było to, kiedy czym innym była izolacja w obrębie małej społeczności, a czym innym było to, że rodziny często trafiały na zesłanie. Że na przykład jeżeli ktoś zdecydował się na to, żeby uciec i został złapany albo nawet mu się udało, to bardzo często jego rodzeństwo traciło szansę na wyższe studia. Już mieli adnotację w papierach, że zła rodzina, więc studiować nie mogli. Albo trafiali na zesłanie i to tam, gdzie, i to do ciężkiej pracy fizycznej, do pracy w kooperatywie, gdzieś na te rejony w środkowej Albanii, gdzie po prostu się uprawiało ziemię na, jakby, no, gdzie całe rodziny uprawiały ziemię. I nawet tam ludzie o złej biografii też byli szykanowani. No, niektórzy opowiadali mi o tym, że na przykład jak na wsi nie było wody, bo był problem po prostu z dostępem do wody, to oni zawsze musieli być na końcu kolejki po wodę, a czasem ludzie niszczyli ich dzbany czy naczynia, w których chcieli tę wodę do domu przynieść. Bo było taki rodzaj takiego przyzwolenia społecznego, że jeżeli ktoś jest ze złej rodziny, to znaczy, że jest wrogiem ludu, a wrogowi ludu należy się kara. Więc to też jest taki jakby dla mnie straszny aspekt tego okresu, że po pierwsze odpowiedzialność zbiorowa, czyli nie widuje się z moim bratem, widuje się z nim raz do roku, dwa razy do roku, ale mój brat ucieka i ja w związku z tym nie mogę pójść na studia, albo ja trafiam do ciężkiej pracy fizycznej gdzieś na wieś. A czy po latach ta mentalność się trochę zmienia? To znaczy, czy rzeczywiście udało się zrobić coś takiego, że to, co było straszne i to, jak żyli ludzie, że teraz już w normalnym społeczeństwie przestało mieć rację bytu? Czy jednak nadkażenie zostało i oni cały czas są nieufni wobec siebie? Nie, znaczy nie mam poczucia, że są nieufni, bo jednak cały czas mówimy o takim kraju, w którym też jakby komunizm instalując się w taki, a nie inny sposób dążył do rozbicia takich naturalnych więzi jakby plemienno-rodzinnych. To też jest taki ważny aspekt, bo mówimy o społeczeństwie, które wcześniej było feudalne, w którym były jakby silne związki plemienne. I mówimy o różnych społecznościach, które często ze względu na położenie geograficzne, o to jakby zamkniętych przez góry, też w naturalny sposób jakby ludzie musieli ze sobą współpracować. Więc ja mam takie poczucie, że rzeczywiście w żadnym innym kraju, że w Albanii nawet cudzoziemiec ma trochę inny status niż powiedzmy w innych krajach Bałkanów. To znaczy spotyka się z niesamowitą życzliwością i serdecznością. I mnie spotkało wiele wspaniałych rzeczy i po prostu na każdym kroku idę do sklepu i spotyka mnie coś bardzo miłego. Ale ja nawet po 5 latach mam głębokie poczucie, że jedną nogą jestem w innym świecie. Że bardzo często w ogóle pojawia się taki stygmat właśnie tego, że na przykład obcokrajowcy w latach 90. zaopatrywali Albanię właśnie w pomoc charytatywną. I dochodziło do dużych nadużyć i ze strony Albańczyków, i ze strony cudzoziemców.
Więc można mówić o pewnej takiej nieufności nawet teraz. Że często cudzoziemiec, który przyjeżdża, nie zna różnych albańskich sposobów rozwiązywania spraw. I dopiero musi się ich nauczyć. Intrygujące jest dla czytelnika w tej książce również to, jak pani znajduje bohaterów, jak pani snuje opowieść. Zastanawiałam się, czy to taka była metoda trochę szkatułkowa, że spotykała pani kogoś, ktoś opowiadał i w tej opowieści widziała pani następnego bohatera. Jest taki rozdział w tej książce o geniuszu matematycznym i jego przyjacielu, nauczycielu, który jest dla mnie no też niezwykłą opowieścią. Jak pani dotarła do tych bohaterów? Akurat do tych bohaterów dotarłam, bo pojechałam do Szkody i tak trochę krążyłam po Szkodrze. Chodziłam do różnych miejsc, do różnych muzeów, aż trafiłam do Muzeum Pamięci. I tam zaczęłam rozmawiać z jakimś chłopakiem takim młodziutkim i okazało się, że on jest dyrektorem tego muzeum. Tylko zanim się dowiedziałam, że on jest tym dyrektorem, no to tam mu właśnie opowiedziałam, co już wiem, co już zrobiłam, że pracuję nad książką. I on po prostu z życzliwości i z takiej, no w ogóle bardzo wiele rzeczy się zdarzyło dzięki zdobyci serca, że po prostu ktoś mi okazał życzliwość i mnie gdzieś jakoś pchnął dalej. Jakby to też jest o tyle ciekawe, że wcześniej ja rozmawiałam z byłym pracownikiem tego muzeum i ta osoba powiedziała mi, że ja dostęp do pewnych zdjęć, owszem, mogę uzyskać, ale najpierw muszę złożyć jakby pismo do ministra kultury. Jeżeli dostanę akceptację, to będę miała wgląd w te zdjęcia. Natomiast inna osoba po prostu, jak ja poszłam do tego muzeum, posadziła mnie przed komputerem i mi te zdjęcia od razu pokazała. Także ja sobie zdawałam sprawę, że bardzo dużo jakby zależy od dobrej woli, od nastawienia, bo w ogóle w Albanii pewnym taki sposób operowania to dzieje się na płaszczyźnie nieformalnej. To znaczy mnóstwo rzeczy można załatwić jakoś tam na skróty, albo no, po prostu znając kogoś, co czasem jest błogosławieństwem, a czasem jest drogą przez mękę. I na przykład jak ja opowiadałam znajomym, że muszę sobie załatwić prawo pobytu, zwłaszcza w pierwszym roku, to znajomi mi mówili, że nie będzie żadnego problemu, tylko niech oni zobaczą, kto w danym ministerstwie pracuje. Także taka była pierwsza reakcja. Natomiast jeśli chodzi o Szkodę i o tego właśnie bohatera, to polecił mi go właśnie dyrektor Muzeum Pamięci w Szkodrze. I to było tak, że ja najpierw opisałam historię właśnie nauczyciela. Spotkałam się z tym mężczyzną, który jest po prostu niezwykle uroczym, ciepłym, mądrym człowiekiem, w którym w ogóle też było widać z każdego jego słowa, z jego charyzmy, jak on sobie poradził w tym komunizmie. Bo to był człowiek, który bez przerwy szukał jakichś alternatywnych sposobów rozwiązania spraw i który nigdy się nie poddawał, który zawsze, jakby nawet jak opisywał historię swojego życia pobytu w więzieniu, to skupiał się tylko na pozytywnych aspektach, na tym, gdzie mu kto pomógł, jaki więzień jakby wyszedł mu naprzeciw i tak dalej. Ja opisałam tę historię i tak naprawdę wysłałam już całą książkę do mojej redaktorki, a moja redaktorka powiedziała, nie, jeżeli masz perspektywę nauczyciela, to musi być też perspektywa ucznia. A cała historia jest taka, że po prostu 22-letni nauczyciel ze Szkody został zesłany do regionu Dukagjini w północnej Albanii, bardzo takiego zacofanego, gdzie nie było jeszcze elektryczności i tam w takich warunkach po prostu, gdzie ludzie sobie ze skóry jeszcze szyli ubrania, bo po prostu no, nie można było ubrań kupić z wełny, przepraszam, bo to tak zabrzmiało okropnie, z wełny. Tam natrafił na 6-latka, który potrafił w myślach wykonywać bardzo skomplikowane zadania matematyczne. I to go po prostu zszokowało. I napisał artykuł do gazety właśnie o tym cudownym 6-latku, tam jak poznałem jakby cudownego Nikę. I ten artykuł trafił na biurko dyktatora Envera Hodży. I Enver Hodża właśnie zawezwał tego nauczyciela. A potem delegacja z Tirany pojechała do Dukagjini, do tego regionu i tego 6-latka przepytywała i okazało się, że on jest bardziej genialny niż oni założyli.
że rzeczywiście to dziecko pod każdym względem było wyjątkowe. No i dyktator zdecydował, że taki talent nie może się zmarnować, że właśnie jakby takiej młodzieży potrzebujemy. I ten chłopiec szedł indywidualnym tokiem nauczania, co było fenomenem w komunistycznej Albanii w latach 60. i na początku lat 70. Tylko to tak naprawdę jakby z pustego i Salomon nie naleje. Ponieważ ten chłopiec, owszem, nie wiem, uczył się nad morzem, czyli mógł sobie jakby jeździć z tym nauczycielem, miał tego nauczyciela, ale poza tym, że nie było tak naprawdę żadnej wymiany z matematykami z Francji, czy jakby nie było żadnego takiego punktu odniesienia, w jakiś sposób, przez to, że ten kraj był tak zamknięty, nie bardzo było nawet wiadomo, co zrobić z takim geniuszem, jaki tok nauczania dla niego wymyśleć. Nie było wcześniej takiego przypadku. Jakby technologicznie Albania była bardzo zacofana i poza tym, że ten chłopiec miał no jakieś w miarę, że miał nieco lepsze warunki niż inne dzieci, no to tak naprawdę nawet ten nauczyciel nie wiedział za bardzo, co z nim zrobić. I jak spotkałam tego mężczyznę już jako dorosłego człowieka, to on miał w sobie wielki żal, znaczy takie wielkie poczucie... No nie powiem, że zmarnowanego życia, bo jednocześnie ten mężczyzna się dorobił jakby dużych pieniędzy właśnie też dzięki tej inteligencji swojej po 91 roku. Ale na pewno miał takie poczucie, że w innym kraju jego życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Mówi pani o tym, że dociera się z reguły, reporter prawdziwy powinien dotrzeć do dwóch punktów widzenia i pani w swojej książce też dociera do ludzi, którzy... I teraz pytanie, czy to było łatwe, czy to było trudne. Którzy żałują, że to się skończyło. Są bohaterowie, którzy mówią, że to tamten czas był tak naprawdę wyjątkowym czasem, że teraz wszystko zostało zaprzepaszczone. Tak, w ogóle często to było widać, że są dwie zupełnie przeciwstawne narracje na temat komunizmu. Że z jednej strony jest ta narracja wykrzykników, że piekło, terror, cierpienie, kalwaria cierpienia, w ogóle takie określenia, które kojarzymy z Holokaustem, a z drugiej strony była mowa właśnie o godnym życiu, o tym, że każdy miał buty, o tym, że od razu po szkole szło się do pracy, że było bezpiecznie, że można było chodzić nago na ulicy i nikt by cię nie zaczepił, bo był taki porządek. I to też pokazuje, jak trudno żyć w tej współczesnej Albanii. To też pokazuje, że los ludzi jest, że w tym albańskim neoliberalizmie, gdzie są bardzo małe wydatki na oświatę na przykład, gdzie zapomogi dla najbiedniejszych to jest 10, 20, 30 euro, czyli kwoty groszowe, za które nie można przeżyć, gdzie jest tak duże bezrobocie, gdzie tak naprawdę tirana wysysa z całego kraju no, wszystko, co się da, gdzie małe miasteczka się wyludniają. Gdzie 80% młodych Albańczyków mówi według statystyk, że w każdej chwili mogliby wyjechać z kraju. Gdzie tyle razy usłyszałam, że przyjechałam do kraju, z którego każdy chce wyjechać. To nie, jakby ta nostalgia jest w jakiś sposób niemal naturalną reakcją na to głębokie rozczarowanie demokracją i wolnością. Wolność miała być łatwiejsza. Ludzie oglądali grecką telewizję, oglądali włoską telewizję, oglądali reklamy, te wspaniałe rzeczy, których w Albanii nie było. I kojarzyli demokrację z posiadaniem. Jak w 91 upadał komunizm, to niósł się mit białych czeków. To znaczy, jak przyjdzie wolność, to każdy dostanie biały czek in blanco i wypisze na dowolną kwotę. Niósł się mit małej Szwajcarii, to znaczy tak się nacierpieliśmy w czasach komunizmu, że teraz w ramach jakby wyrównania rachunków z Zachodem, Zachód będzie umieszczał u nas pieniądze, my będziemy tych pieniędzy pilnować i będziemy żyli z procentów. Też było takie myślenie. Tak jak u nas w latach 90. Pojawiły się też piramidy bankowe, ponieważ ludzie nie mieli wiedzy ekonomicznej. Oczywiście u nas też to było, tylko że w Albanii... Ludzie inwestowali oszczędności całego życia i bodajże 75% społeczeństwa zostało dotkniętych krachem piramid bankowych. I potem doszło do zamieszek, w wyniku których zginęło 2000 ludzi. Ludzie na to mówią, nasza wojna domowa. To był 97 rok.
to też pokazuje, jak trudna była albańska transformacja ustrojowa. I teraz ludzie mówią mi, a tak, ciągle słyszymy, jesteśmy tylko jeden krok, znaczy zrobiliśmy kolejny krok w drodze do Unii Europejskiej i powtarzają, słuchamy czegoś takiego od 28 lat i cały czas słuchamy o tych kolejnych krokach, które wcale nas nie przybliżają do Unii Europejskiej, bo jesteśmy coraz dalej i dalej. Czy pani tę książkę pokazywała swoim albańskim przyjaciołom, bohaterom? Czy oni widzieli, jak to wszystko wygląda? I czy jest szansa, że ta książka może być przetłumaczona? Jest jedna tłumaczka, Dorota Horodyska. Czy to jest możliwe? I ciekawa jestem, jakby była odebrana właśnie tam. To znaczy tak, nikt z książki nie widział, ponieważ ja ją dzisiaj zobaczyłam właśnie przed chwilą po raz pierwszy. Wysłałam mojej przyjaciółce okładkę, powiedziała, że fajna, tylko strasznie dużo białego i czy to celowo. Mojej przyszłej teściowej powiedziałam właśnie, że będę miała, że jadę teraz do Polski, że będę miała spotkania autorskie i że są jakieś wywiady w gazetach. I ona powiedziała wtedy, ojej, to ty naprawdę jesteś pisarką. To ja już rozumiem, co ty robisz. Także po 4 latach naszego jakby życia razem przyjęła do wiadomości fakt, że zajmuje się pisaniem. Jest jedna osoba, dwójka Albańczyków, których ja znam, którzy mogliby tę książkę przetłumaczyć i jedna pani Edlira jest zainteresowana tłumaczeniem tej książki, tylko ja ją muszę mieć fizycznie, żeby jej po prostu pokazać, żeby ona to przeczytała i stwierdziła. Natomiast dzisiaj, jak tylko przyleciałam do Polski, bo przyjechałam dzisiaj do Polski o 10:00, włączyłam telefon i dostałam wiadomość od Albanki, która mieszka w Krakowie od 18 lat. Napisała mi przepiękną polszczyzną, że właśnie skończyła książkę i że ta książka była dla niej szalenie ważna, bo są w niej wszystkie wątpliwości i wszystkie dylematy i wszystkie znaki zapytania, które sobie stawia, myśląc o komunizmie. Że w ogóle kilka miesięcy temu odkryła, że jej dziadek był bardzo głęboko i negatywnie uwikłany w system. Dowiedziała się o tym zaraz po jego śmierci i że została z tą informacją. I że w jakiś sposób też ta książka pomaga jej ułożyć sobie to wszystko w głowie. I to po prostu, jakby to była najlepsza rzecz, którą ja mogłam usłyszeć. Bo żadna recenzja polska nie przekłada się na takie słowa Albanki, która po pierwsze ma jakby ten warsztat taki, jakby zna język polski na tyle, żeby tę książkę zrozumieć dobrze, a po drugie ma za sobą takie doświadczenia jak moi bohaterowie. Więc przynajmniej ta jedna rzecz się udała. Bardzo bym chciała, żeby ta książka wyszła w Albanii. Mówiła pani, że jeszcze jeden rozdział możemy przeczytać, tak? A państwa za chwilę przygotuję do pytań. To jest ostatni rozdział w książce. Ale jak przeczytam ostatni rozdział, to... No dobrze. Teraz już tak nie ma, ale kiedyś każdy Albańczyk miał swój kraj wyryty na twarzy, na zapadniętych policzkach, na zniszczonych rękach. Ubrani byliśmy byle jak, drobni, chudzi przez lata niedożywienia. Jak w 1992 roku zatrudnili mnie do roboty na przejściu granicznym w Kakawii, to zawsze wiedziałem, kto jest Albańczyk, a kto Grek. Bo te lata komunizmu myśmy mieli odciśnięte w ciałach. Każdy z nas był jak palec. Kiedyś marzyłem, żeby stąd uciec, a teraz stałem i strzegłem granicy. I tłumy szły, tłumy się chciały wydostać. Ci, którzy mogli, szli oficjalnie. Ale nie było to łatwe, bo kto by chciał u siebie Albańczyków? A ci, którzy nie mogli, szli na skróty, to znaczy dłuższą drogą przez góry, straszliwą, mozolną. Każdy, kto miał choć odrobinę odwagi, szedł, żeby odmienić swój los, bo myśmy byli złaknieni świata i życia i ten nasz głód zamieniał się w dzielność, która pchała do przodu. Wszystko nas dziwiło. Po drugiej stronie tyle światła, tyle kolorów, dziewczyny tak pięknie ubrane, że miałeś ochotę je dotknąć tylko po to, żeby się upewnić, że naprawdę istnieją. Głosowaliśmy między dwoma światami przedzielonymi granicą, która kiedyś była drutem kolczastym, a teraz zamieniła się w mur z papierów i pieczątek. I ja strzegłem przejścia po jednej stronie, a po drugiej stronie na plastikowych krzesełkach siedzieli syci Grecy, radośni jak szczypiorki na wiosnę.
Ja Greckiego nie znałem wtedy ni w ząb, więc tylko patrzyłem, jak kilka kroków dalej rechocą i piją kawę moi koledzy z pracy. Co nie pogadasz z nimi, choćbyś chciał. I raz jeden z nich, to moje greckie lustrzane odbicie, zawołał na mnie, skinął i zaczął iść w moim kierunku. Zobaczyłem, że trzyma w ręku czerwoną puszkę. Grek trzymał w ręku czerwoną puszkę. O, rzesz, pomyślałem i ze strachu aż zastygłem, bo w dzieciństwie dziadek mi opowiadał, że Włosi zrzucali na Albanię bomby w czerwonych puszkach. Chce mnie zabić, przyszło mi do głowy. Za co? Chociaż nie, wtedy chyba w ogóle nic nie pomyślałem, tylko patrzyłem na tę czerwoną puszkę w jego dłoni. Grek się do mnie zbliżał, ja się odsuwałem. Grek jeden krok w moją stronę, ja dwa kroki za siebie. Drżałem, po prostu dygotałem cały. W końcu Grek zrozumiał, że się boję. Pokazał, że puszka ma srebrzystą zawleczkę, trzeba ją pociągnąć i wtedy się otwiera. Zawleczka! W te pędy uciekłem. Syknęła bomba w rękach Greka, ale on spokojnie przyłożył jej krawędź do ust i zaczął pić. A potem postawił puszkę na chodniku, pokazał mi ją palcem i odszedł kilka kroków. Zbliżałem się do niej powoli, obserwując Greka, a ten patrzył na mnie uważnie. Uniósł przechyloną dłoń do ust, jakby pił. Wziąłem puszkę do ręki. Zimnym brzegiem metalu dotknąłem ust. Napiłem się. Westchnąłem. Kiedy Grek zobaczył, że się uśmiecham, zaczął płakać. Wszystko zrozumiał. A ja pokazałem brzuch. Że dobre, Boże, jakie to mi się wtedy wydawało pyszne, jakbym pił coś nie z tego świata. A potem Grek został moim przyjacielem. Ja nauczyłem się greckiego i kiedy kilka lat później opowiadaliśmy tę historię w jego rodzinnej wsi pod Joaniną, o tym, jak się bałem puszki Coca-Coli, jak strasznie odizolowani byliśmy, ludzie, którzy nas słuchali, mieli łzy w oczach, tak jak ty teraz. No, nie ma co płakać. Życie jest tylko jedno. Dziwisz się, że się bałem? Wyobraź sobie, że przez 30 lat siedzisz ciągle w jednym pokoju. Co ty wiesz o życiu? Wszystkiego się boisz, wszystko cię zaskakuje. Boisz się podejść do puszki coli, bo skąd masz wiedzieć, co to takiego? Wiesz tylko tyle, ile ci ktoś powiedział. Trochę bzdur i litanie kłamstw. Przez lata byłem tak strasznie biedny. Przez całe dzieciństwo siłowałem się z głodem. Nie wiedziałem, co to wino, cytryna, mięso. Płakałem z głodu. Matka patrzyła na mnie i sama płakała. Dawała mi pół kromki chleba, bo więcej nie mogła. Nie mieliśmy butów. Nie mieliśmy butów ani latem, ani zimą. Nie mieliśmy kurtek. Byłem głodny i było mi zimno. Tak pamiętam dzieciństwo. Nie żyłem. Dopiero teraz żyję. Teraz, gdy mogę siedzieć z tobą przy stole i pić wino. Dzieciom Coca-Coli nie daję, bo to świństwo. Czasem, gdy mi wiercą dziurę w brzuchu albo gdy narzekają, to im opowiadam, jak to kiedyś było. Żeby wiedziały, jakie mają szczęście. Mówię im tyle, ile trzeba, póki nie zaczną płakać. Przez te historie stały się bardzo wrażliwe na krzywdę innych. Wszystko rozumieją w lot. Jak widzą kogoś biednego, to zaraz lecą do mnie, czy nie mamy czegoś do jedzenia. Dlaczego się pani uśmiechała podczas tego fragmentu? Pamiętaj, nie ma co płakać. Trzeba się cieszyć, że możemy jeść, śmiać się i rozmawiać. Teraz wreszcie żyjemy tym jednym krótkim życiem. Proszę państwa, bo ja państwu czytam ten fragment i mam całą tę scenę przed oczami. Po prostu. I to jak płakałam, kiedy on mi to opowiadał. Zapraszam do zadawania pytań. Przepraszam, że się wyrywam, ale ja panią poznałam tuż przed wejściem na tą scenę. Będę siedziała, dobrze? I sobie pomyślałam, tak krucha blondynka w czerwonej sukience, jak Wonder Woman, specjalistka od spraw trudnych. Bo ja znam pani książkę o Rumunii i uważam, że to książka bardzo trudna była do napisania, wymagająca takiego głębokiego wejścia w tę rzeczywistość nieprostą. Ale tu widzę, że jest jeszcze trudniej i że to naprawdę to kawał pani życia, prawda? Więc ja chciałam po prostu powiedzieć, że jestem pełna podziwu. A z drugiej strony tak, czy pani w ogóle tak z siebie wymyśliła taką reporterkę od trudnych zadań? Więc jakby no, interesuje mnie ten aspekt, jak to w ogóle się stało, że się pani takich trudnych tematów jęła. I drugie pytanie od razu, jak już jestem przy głosie.
Ja pamiętam z bardzo dawnych czasów, jeszcze ze szkoły w PRL-u, jaka była narracja o Albanii, o tym Enverze Hoxhy, który takim był patronem, ojcem narodu. W każdym państwie socjalistycznym taki ojciec narodu, ale tu szczególny, taki no niemal Bóg ojciec prawie, ten Enver Hoxha. Jak to w ogóle było możliwe w Europie w XX wieku, że ta Albania pozostawała taką białą plamą, że myśmy nic o niej nie wiedzieli, że nic nie przeciekało do nas z tego, co tam się naprawdę działo. Czyli te dwa jakby pytania na początek. To zacznę od drugiego. Pamiętam, gdzieś przeczytałam w jakiejś książce akademickiej, że wywiad brytyjski w latach 80. stwierdzał, że nie mają po prostu żadnych szpiegów w Albanii, że nie udało się zainstalować żadnego w Albanii szpiega. I że w ogóle informacje z Albanii są szczątkowe. Że wszystkie jakby informacje o Albanii, jakie się pojawiają, to są informacje ludzi, którzy uciekli. I którzy po prostu po ucieczce jakieś tam zdawali sprawozdania. I też raporty Amnesty International z 1984 roku są takie właśnie. One pokazują oczywiście grozę sytuacji w Albanii, ale też rozbijają jakby, tam się bardzo często pojawiają takie informacje, że to są jakieś tam domniemania na podstawie, że trudno w ogóle mówić o statystykach. Dlaczego jakby, bardzo pokrótce. Po pierwsze, kiedy Hoxha doszedł do władzy, doszedł w glorii i chwały bohatera wojennego, któremu udało się jakby dzięki armii partyzanckiej pokonać faszystów. Doszedł do władzy właśnie jakby w takiej aurze. Miał bardzo duże jakby poparcie społeczne, a niósł na sztandarach hasło równości, postępu i przede wszystkim obiecywał ziemię. A to było społeczeństwo jeszcze feudalne. Czyli oczywiście potem doszło do kolektywizacji, ale na dzień dobry jakby była mowa o tym, że chłopi będą mieli własną ziemię do uprawy. I tak naprawdę to był też kraj bardzo zacofany, bardzo głęboko zacofany, bardzo długo też odizolowany, który nawet w relacjach różnych podróżników z XIX wieku pojawiał się po prostu też... Poza tam kilkoma antropologami, nie wiem, Gustawem Van Hanem, to była zawsze jakby biała karta. A jeszcze w 1516 albo 17 serbski dyplomata pisał w swojej rozprawie takiej naukowej, bo to był członek Serbskiej Akademii Nauk, że jeszcze niektórzy Albańczycy mają ogony. Co też pokazuje, jak bardzo ten kraj był odizolowany i mówimy też o takich rzeczach, o pewnym takim braku też w ogóle intelektualistów, którzy mogliby być zarzewiem buntu, bo po pierwsze jakby doszło do bardzo dużych czystek, jak tylko się Hoxha zainstalował, bardzo wiele osób trafiło do więzienia. Ludzie, którzy byli na przykład ministrami w rządzie faszystowskim, zostali rozstrzelani albo dostali dożywocie. I tak naprawdę Uniwersytet w Tiranie powstał w 1957 roku. Czyli tak naprawdę jakby te kadry takie kształciły się przede wszystkim z zagranicą, ale potem jak zerwano sojusz ze Związkiem Radzieckim, tam 60-61 rok i zaczęto jakby stawiać na przyjaźń z Chinami, to znowu wiadomo było, że Albania jest jakby przypadkiem szczególnym, bo mówi jakby cała ta współpraca, wymiana technologii z Chinami, też jakby była obarczona powiedzmy pierwiastkiem absurdu. To, że przyjeżdżały po prostu delegacje z Chin i do dzisiaj Albańczycy wspominają, że ci Chińczycy chodzili w rządku i że po prostu mnóstwo dowcipów powstało, że mimo wszystko jakby, zwłaszcza w Szkodrze opowiadano sobie dowcipy o tych Chińczykach i że Sigurd mi bardzo uważnie tych dowcipów słuchała. W momencie, kiedy zerwano jakby tę przyjaźń w 78 albańsko-chińską, a zerwano głównie dlatego, że Chiny już nie były zainteresowane pompowaniem pieniędzy w Albanii, to rzeczywiście Albania już stała się krajem bardzo odizolowanym. Powiedzmy po śmierci Hoxhy zaczęły się próby jakby nawiązywania kontaktu ze światem zewnętrznym, ale głównie z przyczyn ekonomicznych. Czyli po prostu wreszcie na przykład powstała ambasada niemiecka. Czy ambasada grecka, ale też jakby one powstały dlatego, ponieważ w zamian reżim chciał jakiś tam pożyczek czy wkładu.
jakiegoś tam finansowego. Także to odizolowanie Albanii też na przykład brało się z tego, że bardzo mało osób wypuszczano z kraju i bardzo mało wpuszczano. Że na przykład jak ktoś przyjeżdżał Albanię odwiedzić w latach 70., to wiadomo, że był członkiem na przykład młodzieżówki komunistycznej z Danii albo z jakiegoś kraju afrykańskiego i wtedy jakby zapraszano go do Albanii, żeby sobie zobaczył, jak wygląda albański komunizm. Ale na przykład jakby ubrania na granicy zabierano, ubrania zachodnie. Goście z zagranicy byli strzyżeni, mogli mieć tylko krótkie włosy i nie mogli mieć zarostu. Także nawet ta wymiana jakby ze światem zewnętrznym przebiegała na albańskich warunkach. To znaczy ty przyjeżdżasz z zewnątrz i ty się dostosowujesz do naszego modelu, nawet po prostu pod względem fizycznym, co też pokazuje jakby absurdalność tego systemu. W jakich szczegółach on operował, jakby jeżeli po prostu posiadanie brody było aktem wywrotowym. I na przykład opowiadali mi Albańczycy, że w latach 70. jakiś odbył się cudem, nie wiadomo jakim, mecz towarzyski pomiędzy Tiraną Partizani a Ajaxem, holenderskim zespołem, i jeden z tych piłkarzy miał długie włosy. I wszyscy dyskutowali tylko o tym, że on ma długie włosy. To był dla nich po prostu ten sam fakt, że on ma długie włosy, był aktem po prostu nieprawdopodobnej wolności. I to, że mu tych włosów nie ostrzygli, to w ogóle była natychmiast legenda miejska. Ludzie próbowali sobie wytłumaczyć, jak to możliwe, że na granicy go nie ostrzygli. Wszystkich strzegli, a tego nie, jak on to sobie załatwił. Było też drugie pytanie, a właściwie pierwsze. Pierwsze pytanie, a ja też dołożę do tego, bo po świetnym debiucie Potoksymi, gdzie pokazała się pani z fantastycznej literackiej strony, nagle stała się pani taką specjalistką od reportażu. I to jest pytanie też właśnie dlaczego i czy na zawsze? Na zawsze na pewno nie, bo nawet jakby w obrębie reportażu ja próbuję jakoś tak ten gatunek po swojemu jakoś tam zmieniać jego kształt i szukać różnych takich dla siebie też literackich satysfakcji. Po prostu ja się czuję jednak bardzo głęboko pisarką, ale też jako reporterka muszę być bardzo zdyscyplinowana, żeby jakby poruszać się w obrębie sensów, które wyznaczają bohaterowie. I dlatego w Błocie jest tak, że niektóre rozdziały są ewidentnie moje, literackie, i wychodzą one od jakiejś opowieści, którą usłyszałam, a inne są po prostu monologami bohaterów i wtedy ja już po prostu środki literackie ograniczałam do minimum, ale też byłam straszliwie wyczulona na język. To znaczy na przykład jak wiedziałam, że mam do czynienia z pisarzem albo z poetą, to nawet trochę w trakcie mówienia, w trakcie rozmowy w ogóle mówiłam, ależ pan pięknie mówi, jakie piękne są te frazy poetyckie. I oni tak trochę jakby na fali tego też, bo ja po prostu też byłam ciekawa różnych albańskich frazeologizmów, jakby jak różnych sformułowań takich, które u nich są oczywiste, a dla mnie w jakiś sposób już się działają jak metafora, na przykład to, że ktoś strzegł własnego cienia. To jest taka fraza, która się bardzo często pojawia. Albo na przykład Albańczycy mówią, że każdy palec u dłoni jest inny. Więc starałam się, żeby te takie albańskie powiedzenia się znalazły w tej książce. Wspomniała pani też w rozmowie przed spotkaniem, że miała pani taki pomysł na to, jak otwierać bohaterów do rozmowy o tych niełatwych historiach, które oni kwitowali często dwoma, trzema zdaniami. Co to był za pomysł? Tak, to znaczy ja bardzo często wbrew oczy, bo ludzie też przychodzili na rozmowy z jakimś nastawieniem co do mnie, też z jakimiś oczekiwaniami. I ja na przykład zaczynałam w taki inny sposób, pytając o dzieciństwo. O pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, albo o pierwsze zabawki z dzieciństwa, albo jaka była mama, jaki był tata. I to takie pytanie zadane w odpowiednim momencie może w ogóle zmienić bieg rozmowy. Także ja bardzo często zaczynałam bardzo neutralnie rozmowę, właśnie też się przedstawiałam, mówiłam po co ta książka i tak dalej. A potem jakby w trakcie po prostu też czasem jakiś jeden obraz, jeden szczegół, już wiedziałam, że tam pod nim jest coś dużo ważniejszego. Pamiętam taką rozmowę z tym bohaterem z tekstu Nikt nie czuje się winny. On po prostu, ponieważ on jest w ogóle poetą, ale pracuje tam, jest urzędnikiem związanym z rządem. I on w ogóle nie mógł zrozumieć, co tu się wyprawia. Przyjechała dziennikarka, nie pyta o politykę, pyta o przeszłość, ale też nie pyta o politykę, tylko o niego. I on był strasznie nieufny.
I odblokował się na pytanie o matkę. Zapytałam go o matkę, a matka była bardzo ważną postacią w jego życiu. I po prostu poprosiłam, żeby mi on opisał ją, jak ona wyglądała, bo ja bym chciała ją sobie wyobrazić. I on zaczął ją opisywać i po prostu widziałam, jakie to jest dla niego ważne, bo mama nie żyje już i ta jej powierzchowność, jej włosy. On wielokrotnie podczas tej rozmowy powtarzał, jaka ta matka miała piękne włosy. Te włosy, po prostu to, że ja zapytałam o te włosy, jaki miała kolor włosów, to było coś, co było dla niego jakoś szalenie ważne, bo było tak jakby kluczem do tego wspomnienia o matce. I on w pewnym momencie powiedział, ja już rozumiem, o co ci chodzi, ja już rozumiem, czego ty ode mnie chcesz. I wtedy opowiedział mi, słuchaj, to nie dotyczy może, nie do końca dotyczy tego, co rozmawiamy, ale chciałbym ci opowiedzieć o takim ważnym momencie w moim życiu, jak jechałem, żeby odwiedzić ojca do więzienia. I oczywiście po drodze wywalił mnie kierowca ciężarówki z samochodu, jak się dowiedział, że jadę odwiedzić wroga ludu. I szedłem na piechotę i w końcu dotarłem do więzienia i zobaczyłem po prostu z odległości to więzienie i te małe postacie na dziedzińcu poruszające się, identyczne. Wszystkie w takich samych uniformach i z ogolonymi głowami. I wszyscy wyglądali jak mój ojciec. I ja miałem wrażenie, że każdy z nich jest moim ojcem i do każdego z nich czułem miłość. I po prostu czułem, jak miłość mnie zalewa. I tak naprawdę takich opowieści chyba szukałam, bo bardzo ważny był dla mnie uniwersalny wymiar w ogóle tych historii. Żeby to nawet nie była taka opowieść o albańskim cierpieniu, tylko to, żeby to była opowieść o człowieku. O tym, jak przetrwać, o tym, jak w ogóle, jak trudno było kochać, o tym, jak trudno było się przyjaźnić. O tym, jak w tak represyjnym systemie ludzie próbowali sobie znaleźć jakieś własne przestrzenie wolności. Prosimy o pytanie. Nie wiem, czy to pytanie nie będzie trochę niepoprawne politycznie. Jeśli pani nie chce odpowiadać na to pytanie, to po prostu proszę powiedzieć. Ale tak mi się kołacze po głowie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem Bukaresztu i... No moja 20-letnia córka teraz czyta tą książkę i najbardziej poruszył mnie ten rozdział dotyczący aborcji w Bułgarii, w Rumunii, przepraszam. I powiem tak, no jest to coś niezwykłego i jak widzi się to, co dzieje się u nas współcześnie a propos ustawy antyaborcyjnej, to tak... Ten cały rozdział i to wszystko gdzieś tam z tyłu w głowie mi cały czas kołacze. I chciałam zapytać, a propos tego, jak pani odnosi się do tego, co się dzieje w Polsce właśnie a propos tego, co jakby tej całej otoczki i tego, co jest związane z tą ustawą, tak? Ciągle kontrowersyjną i tego, że Polki wychodzą na ulicę. Chciałabym poznać pani opinię. Ja jak zwykle zacznę od innej strony. To znaczy, zanim powiem, co ja o tym myślę, to chciałam tylko powiedzieć o tym, jak bardzo często, będąc za granicą, ludzie pytają mnie, jak to możliwe, że w Polsce kobiety ciągle wychodzą na ulicę w obronie swoich praw. Jak to możliwe, że Polska, która dla wielu w Europie jest symbolem stabilności ekonomicznej, która bardzo długo się jakby kojarzyła tylko i wyłącznie z tym sukcesem gospodarczym polskim po 89 roku. Jak to możliwe, że po prostu teraz jest skojarzona z takim desperackim wręcz ruchem kobiet. I na przykład moje koleżanki Albanki mi powiedziały, słuchaj, nie możemy jakby słuchać o tym, co się dzieje w Polsce. Jak chcesz, to zorganizujemy protest pod polską ambasadą. Żeby świat się dowiedział, że Albanki też stoją po stronie kobiet. I pytają mnie też o to moi znajomi z Rumunii, dlaczego, jakby z czego to się bierze, że w czasach, kiedy zmienia się w ogóle pozycja kobiety, kiedy coraz częściej mówi się o różnych formach przemocy wobec kobiet, także takich formach, które do tej pory były przezroczyste, gdzie coraz więcej mówi się o tym, jaką kobiety w ogóle płacą cenę za rezygnację z jakichś tam swoich planów, za karierę albo za taki, a nie inny zakres obowiązków. Jak to możliwe, że w Polsce kobiety muszą walczyć o swoje ciała, o coś, co jest tak intymne i prywatne. Ja
Ja tak pisałam ten rozdział, będąc w Rumunii. Miałam przeświadczenie, że aborcja jakby nie powinna być czymś, nie powinna być postrzegana jako coś bardzo oczywistego. Natomiast jestem głęboko przekonana, że każda kobieta ma prawo do podjęcia własnej decyzji. Po prostu. Jakby ja uważam, że każda kobieta w obrębie swojego ciała ma prawo do wolności osobistej. Ale powinna też mieć świadomość, czym jest aborcja. I oczywiście mówi się na przykład o tym, że kobieta musi wysłuchać tętna płodu, zanim zdecyduje się na aborcję, że to już jest samo w sobie jakby wielkim wstrząsem dla kobiety, że trzeba kobiecie maksymalnie ułatwiać procedurę. To są wszystko bardzo trudne rzeczy, bardzo skomplikowane w ogóle etycznie. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast ja głęboko wierzę w wolność jednostki. Wszystkie tak naprawdę i Bukareszt, i Błoto to są książki o wolności i o potrzebie wolności. I kiedy ja jechałam do Albanii, to dla mnie w ogóle osobiście największym szokiem w słuchaniu tych historii było to, że ludzie nie mieli prawa decydowania o własnym losie, nie mogli zdecydować, na jakie studia pójdą, byli wysyłani przez partię na studia, nie mogli decydować, byli zmuszani na przykład do rozwodu. Albo jeżeli sobie wybierali kogoś, kto pochodził ze złej rodziny, to partia próbowała zaszkodzić temu małżeństwu i tak dalej. Także wydaje mi się, że na jakimś poziomie wolność jest wartością najwyższą, wolność ciała też, wolność osobista. Ale będąc w Tiranii, śledzi pani to, co się dzieje w Polsce? Tak, no oczywiście. Jakby mam teraz trzy kłopoty. Polskę, Rumunię i Albanię. Proszę bardzo, kto jeszcze chce zadać pytanie? Może zacznę od tego, że Tirana i Durres to są takie dwa miasta, gdzie bardzo dużo przyjeżdża osób z zagranicy, żeby się osiedlić i kupują mieszkania. Bardzo dużo włoskich emerytów kupuje sobie domy nad morzem i sobie tutaj świetnie, w Albanii świetnie żyje, ponieważ po prostu jest tak tanio. Także jeżeli jest się człowiekiem bogatym w Albanii, no to można żyć w bardzo komfortowej bańce. Zwłaszcza jeśli jest się obcokrajowcem, bo obcokrajowcy często są jakoś tam szczególnie traktowani nawet na poziomie administracyjnym, że tak powiem. I są tacy obcokrajowcy, którzy na jakimś poziomie też w ogóle mogą korzystać z samego faktu, że są z zewnątrz. Także największym chyba problemem Albanii jest rozwarstwienie społeczne i głębokie poczucie niesprawiedliwości społecznej i tego, że chociażby w sądzie jakby mnóstwo wyroków zapada po prostu dlatego, że ktoś zapłacił łapówkę. Ja mam kolegę prawnika, nie wiem na ile on po prostu chciał mnie sprowokować, a na ile mówił prawdę, ale powiedział, że 70% spraw, które prowadzi, to jest negocjowanie łapówki z sędzią, między oskarżonym a sędzią. I takie można oczywiście, bo to jest jego opowieść. Natomiast jak się rozmawia z Albańczykami na co dzień, czego im brakuje, to na przykład mówią sprawiedliwości, tego poczucia sprawiedliwości i także tego, że za zło ktoś zostanie ukarany. I do czego zmierzam? Do tego, że rzeczywiście jest tak, że aktualny rząd, który ma świetny PR za granicą i który robi znakomitą propagandę, Partia Socjalistyczna, no rzeczywiście ma głębokie powiązania z mafią i z przestępczością zorganizowaną. I na przykład w 2016 roku bardzo duża powierzchnia, prawie 40% powierzchni rolnej Albanii była pod uprawę marihuany. I mówili mi znajomi, że nawet policjanci po prostu ochraniają pola pod Tiraną. I oczywiście w tak małym kraju, tak jak za czasów komunizmu wszyscy o tym wiedzieli, tak wszyscy wiedzą to teraz. Wszyscy wiedzą, że dniówka na polu marihuany to jest 10 do 15 euro. I wszyscy wiedzą, kto na to pole przyjeżdża i kto dogląda. I to są też politycy. Więc największym chyba problemem Albanii w tym momencie jest głębokie skorumpowanie
polityków, ich powiązania z przestępczością zorganizowaną i rozwleczona reforma wymiaru sprawiedliwości, bo tam ta reforma jest niby jakby prowadzona przez zespół ekspertów zagranicznych, ale jak ten vetting miał ruszyć, czyli ta reforma, to połowa sędziów w ogóle do niej nie przystąpiła, ponieważ byłyby lustrowane ich oświadczenia majątkowe. I mówił mi jeden dyplomata, że zdawali sobie sprawę, że vetting będzie taką szczotką z miotką, ale nie zdawali sobie sprawę, że na dzień dobry tylu sędziów w ogóle do tej procedury sprawdzania nie podejdzie. Także Albania się niesamowicie zmienia, po prostu pięknieje, miasta są pięknie w ogóle restaurowane, Tirana w ogóle z każdym rokiem jest miastem coraz bardziej wygodnym do życia, ale niestety nawet w debacie publicznej mowa jest o tym, że te wszystkie kawiarnie i wieżowce powstają jako forma prania brudnych pieniędzy z handlu marihuaną, a problemy naprawdę się zaczną, jak w tę sieć handlu marihuaną wejdzie kokaina i wejdą jakby poważniejsze narkotyki. I to jest takie, to jest jakby z jednej strony jakby te wszystkie gazety typu Le Figaro, czy włoskie w ogóle, czy Vogue ostatnio, wszyscy się zachwycają, jakim nowoczesnym, wygodnym do życia, wspaniałym miastem jest Tirana, z mnóstwem restauracji, ze znakomitą kuchnią, z różnymi inwestycjami w sztukę. Tak, to się zgadza. Tylko że jak się wejdzie jakby niżej i się zacznie zastanawiać, skąd są te pieniądze, no to konstatacje są niewesołe. I problem jest też taki, znaczy problem. W tym roku miały wreszcie zostać, była mowa o tym, że wreszcie zostaną otwarte negocjacje unijne z Albanią. Wszyscy na to czekali. Tylko że dyplomaci zagraniczni, oni nie powiedzą tego wprost do kamery, ale oni dobrze wiedzą, jak sprawa wygląda. I to otwarcie negocjacji akcesyjnych zostało zawetowane bodajże przez Danię, Francję i jeszcze jakiś inny kraj, nie pamiętam. Natomiast Niemcy z kolei jakby są bardzo za otwarciem negocjacji unijnych, ale też dlatego, że jak usłyszałam, oni uważają, że w tym momencie tylko poprzez negocjacje akcesyjne będzie można Albanię zreformować. Że w tym momencie rządząca klasa polityczna jest tak głęboko niezainteresowana zmianą status quo, że tylko negocjacje unijne będą w stanie coś naprawdę zmienić. Także ja bym bardzo wierzę w tę narrację optymistyczną Niemców, to znaczy wydaje mi i bardzo wielu Albańczyków czeka na to otwarcie negocjacji unijnych, ale to też wymaga uruchomienia gigantycznego aparatu administracyjnego, armii urzędników i z tym też jest problem. Brakuje także młodych, wykształconych ludzi, którzy mogliby po prostu tak jak u nas to był gigantyczny proces negocjowania każdego rozdziału, to samo jest w Albanii. Jest pytanie. Nie wiem, czy to będzie pytanie, czy bardziej takie spostrzeżenie, szczególnie w kontekście tego, co teraz pani powiedziała, to pani chce wydać tą książkę w Albanii. Dać psztyczka w nos i pokazać, że nawet coś, co miało miejsce x lat temu, może się później odbić czkawką, może doprowadzić do jakiegoś pewnego obnażenia i to przez osobę z zewnątrz. To takie dość kontrowersyjne. No na pewno, ale z drugiej strony... Z drugiej strony, jak myślę o tych książkach ważnych o komunizmie, które powstały do tej pory, jak w ogóle pytałam Albańczyków o ważne książki o komunizmie, to naliczyłam ich 5. I pytałam na przykład, jak to możliwe, że jest tylko jedna biografia Envera Hoxhy. I oczywiście Albańczycy mi tłumaczyli, no nikt nie może sobie pozwolić na taki luksus jak ty, że ty pracujesz 4 lata nad książką, bo u nas nie ma pieniędzy na to. Ale mówią to nawet doktoranci. No i, a z drugiej strony, no byłam ostatnio na konferencji międzynarodowej albanologów i oni opowiadali, jak wielki jest problem z dostępem do archiwum.
Jakby wstał doktor z, bodajże z Holandii albo z Danii i mówi tak, próbuję napisać pracę habilitacyjną tylko z pogrzebu Envera Hodży i z tego okresu w ogóle kilka dni i trzy dni, znaczy informacja o śmierci, pogrzeb i trzy dni po śmierci i jakie wtedy piosenki śpiewano i jakie wiersze tworzono. I poszedłem do kilku muzeów i do archiwum narodowych i do archiwum radia i telewizji i wszędzie mi, znaczy tam, gdzie już się dobiłem wreszcie, czyli do tego archiwum radia i telewizji, powiedzieli mi, że taśma, jedyna taśma z pogrzebem Envera Hodży, z zapisem audio i wideo, zniknęła w 2005 roku. I on to powiedział głośno, na co odezwała się pani z drugiego końca sali na tej konferencji albanologów i powiedziała, nie, to niemożliwe, oszukali pana. Ja wiem, że ta taśma istnieje. A on mówi, nie, ja rozmawiałem z dyrektorem tego archiwum i on mi powiedział, że nie ma tej taśmy, nie można jej zdobyć. A ona mówi, no nie, niemożliwe. A, znaczy niemożliwe w sensie, no ona na pewno jest. A ten mężczyzna taki skonsternowany zapytał, to z jakim ja dyrektorem rozmawiałem? A ona powiedziała, no pewnie z tym, co trzeba. I to też pokazuje, że po prostu badaczom z zewnątrz jest trudno, bo bardzo łatwo po prostu im powiedzieć, że czegoś nie ma, albo że w ogóle im się trudniej poruszać też w takim gąszczu albańskim. W takim gąszczu po prostu, kiedy mówimy o sytuacji, kiedy na przykład wiele teczek z różnego rodzaju archiwum zostało sprzedanych po 91 roku. To znaczy ktoś był za czasów komunizmu dyrektorem jakiegoś tam archiwum czy jakiegoś tam zbioru czegoś i ktoś inny był zainteresowany tematem na przykład rzeźba albańska w latach 60. i kupił sobie na wyłączność akta dotyczące rzeźby albańskiej w latach 60. Też takie rzeczy się wydarzyły. Także wydaje mi się, że mimo wszystko taka książka no, może mieć jakąś wartość. Ale to się dopiero okaże. Czy może pani coś powiedzieć na temat stosunku Albańczyków do najsłynniejszej Albanki, przyjaciółki Envera Hodży, matki Teresy z Kalkuty, laureatki pokojowej Nagrody Nobla, według mnie zresztą nieuprawnionej. Czy w ogóle coś pani słyszała na ten temat? Tak, oczywiście słyszałam. Natomiast no, przyjaciółka to jest jednak za dużo powiedziane, bo jednak matka Teresa z Kalkuty przyjechała do Albanii dopiero po śmierci Envera Hodży i przyjechała nieoficjalnie w ogóle, jakby jako osoba cywilna. Dla wielu jej przyjazd w ogóle był znakiem tego, że w Albanii coś pęka. Natomiast za czasów Envera Hodży nie pozwolono, jakby ona, mimo że jej matka umierała i że jakby były różne problemy w rodzinie, to jej nigdy do Albanii nie pozwolono przyjechać. Natomiast nie ma czegoś takiego w ogóle w Albanii, nie ma takiego dyskursu dekonstruującego tę postać, jak u nas na przykład. Wiadomo jest o tym, jakby przedostała się już, było tyle reportaży na temat tego, w jaki sposób działały domy matki Teresy w Indiach, że jakby osoby choć trochę poinformowane wiedzą o pewnych nieprawidłowościach, czy wiedzą, w jaki sposób dystrybuowano pieniądze w obrębach tych domów i jakie były warunki w domach. Że częstokroć tam po prostu brakowało opieki medycznej, tylko to było umieralnie. My to wiemy, natomiast na przykład mój chłopak, który jest niewierzący i ma, nie, no i ma takie radykalnie lewicowe poglądy, jak ja mu zaczęłam to wszystko opowiadać, to on był oburzony. On był wzburzony. Po prostu ten dyskurs taki dekonstruujący do Albanii się nie przedostał. Ale proszę zwrócić uwagę, że my na przykład o kwestii tuszowania pedofilii przez Jana Pawła II zaczęliśmy rozmawiać dopiero ostatnio. Także też trzeba mieć to wszystko na uwadze, że po prostu do pewnych rzeczy i do pewnych jakiejś takiej dyskusji krytycznej też się dochodzi, kiedy przychodzi odpowiedni moment. Czy jeszcze jakieś pytania?
Aha, a jeśli w ogóle jakby a propos kondycji kościoła katolickiego w Albanii, no to wiem, że w zeszłym roku nie było ani jednego powołania. Tak. Kosowo i Macedonia. Tak. To jest jakby ważna kwestia tej tolerancji religijnej, którą wielu moich znajomych nazywa obojętnością religijną. To znaczy, ktoś mi tłumaczył tak, że dla nas trochę religia to jest taki supermarket. My sobie z każdej, ponieważ te religie wszystkie jakby funkcjonują równolegle, to my z każdej religii wybieramy sobie to, co nam się najbardziej podoba. I dlatego wszyscy Albańczycy mają choinkę na święta Bożego Narodzenia, na święta prawosławne, wielkanocne tłuką czerwone jajka, bo to jest taki jakby konkurs i w ogóle wszyscy malują jajka na czerwono. Jak jest święto bektaszyckie, to bardzo wiele osób idzie właśnie na piknik na Górze Tomori. Wszyscy Albańczycy, muzułmanie w ogóle bez żadnych podziałów religijnych jeżdżą w czerwcu do kościoła świętego Antoniego w Lacz i głęboko wierzą, że to jest miejsce cudów. Także ta religia, albo na przykład jest takie trochę myślenie, że kapłani bektaszyccy mogą w ogóle jakieś rzeczy załatwić i też się na ziołach bardzo znają, więc jest taka wysoka pozycja kapłanów bektaszyckich. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o taki muzułmański fundamentalizm religijny, to on przynajmniej w tym momencie w Albanii na pewno nie jest silny, bo mnóstwo osób na przykład bardzo przeżywa to, że zbudowano największy na Bałkanach teraz meczet w Tiranie. I mówią, no to teraz wszyscy nas będą kojarzyć z państwem islamskim. A przecież kto w ogóle, po co budować taki wielki meczet, jeżeli i tak nikt nie będzie do niego chodził? Także to jest o tyle jakby ciekawa sprawa, że nigdy w Albanii religia nie wiązała się z tożsamością narodową. W przeciwieństwie do Kosowa na przykład, czy w przeciwieństwie do tej zachodniej Macedonii, gdzie po prostu religia muzułmańska była bardzo wyraźnym czynnikiem oddzielającym nie tylko język, ale właśnie ta religia oddzielała Albańczyków od Serbów czy od Macedończyków. Powoli zbliżamy do końca. Jeśli są jeszcze pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to ja mam do pani jedno z ostatnich pytań, ponieważ pani zajmuje się takim światem, który puszcza w szwach, to znaczy albo jest konsekwencją tego, że coś się zdarzyło w tych miejscach. Trochę o Grochowie pani pisała, który się bardzo zmienił. Jest Bukareszt, jest Albania. Co dalej? Myślę, że w przyszłym roku wyjdzie właśnie książka o współczesnej Albanii, Czekają nas piękne dni, i mówię to wreszcie z pewnością, bo tydzień temu wymyśliłam, jak ta książka będzie skonstruowana, a skoro już to wymyśliłam, to już myślę, że wszystko będzie łatwiej. Poza tym mam bardzo wiele rozdziałów napisanych i tak naprawdę dobrze też wiem, czego w tej książce brakuje. Myślę, że ona wyjdzie właśnie jesienią przyszłego roku. Kolejna rzecz to chciałabym napisać opowiadania bałkańskie, które też w jakiś sposób podsumują te 10 lat, kiedy ja jeżdżę na Bałkanach i spotykam właśnie różne osoby w różnych krajach i słyszałam wiele różnych ciekawych historii, które nie nadawałyby się na reportaż, ale na fikcję owszem. Chodzi za mną powieść od dawna. Chciałabym ją niedługo napisać. A poza tym, gdybym teraz jakoś tam mogła decydować o swoim życiu, nie oglądając się na nic i na nikogo, to bym się przeniosła do Grecji, ponieważ mój partner jest półGrekiem.
I ta Grecja jakoś tam na marginesie, ale chociażby poprzez moją teściową i jakby rodzinę od jej strony w Salonikach też jakoś tam w domu funkcjonuje. Jestem bardzo ciekawa Grecji i bardzo dobrze mi się w ogóle pracowało w tym sensie, że zobaczyłam, jak będąc przez krótki czas w Grecji, jak dużo łatwiej przychodzi zbieranie materiałów, w ogóle rozmowy z ludźmi, także takie bardziej pogłębione. Bardzo też chodzi za mną Kosowo, bo mam wielu znajomych w Kosowie i często jeździłam do Prisztiny i ciekawe jest to, jak Kosowo patrzy na Albanię, a Albania na Kosowo. I teraz też różne się ciekawe rzeczy dzieją w Kosowie, więc to też za mną chodzi. Także wydaje mi się, że mam w tym momencie kilka pomysłów i tylko muszę się zastanowić, nad czym będę pracowała najpierw. A ze spraw prywatnych, skoro powiedzieliśmy o tym, że teściowa za chwilę, to kiedy ślub? Kiedy któryś z nas wykaże dostatecznie dużo dobrej woli, żeby to zorganizować. Ponieważ po prostu ja nie mam głowy do spraw formalnych. Po prostu jakby różne sprawy administracyjne też związane z moją pracą i z moim życiem są dla mnie często w ogóle awykonalne. A mój chłopak jest chyba jeszcze gorszy. Więc jeżeli ktoś za nas zorganizuje, to może tak. No to nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Niestety dla mojego, w ogóle dla mnie to nie ma znaczenia, prawdę mówiąc, wziąć ślub czy nie. Natomiast niestety dla mojego chłopaka to ma znaczenie. Mimo że wydawało mi się, że jest takim porządnym lewakiem, to jednak nie jest. Jest z rodziny takiej dosyć... nawet nie to, że jest konserwatywna ta rodzina, tylko po prostu tak jest przyjęte, że ślub być musi. No i tutaj są różne rozmowy i różne negocjacje, czy musi, czy nie musi i zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę go bardzo serdecznie od nas pozdrowić, prawda? Dziękujemy pięknie, Małgorzata Reimer. To było wyjątkowe spotkanie, nie tylko o Albanii. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. To było moje pierwsze spotkanie autorskie o Albanii. Miałam jeszcze wcześniej taką pogadankę kilka miesięcy temu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, trochę też o współczesnej Albanii. I tam moja mama była na tym spotkaniu autorskim i powiedziała, no ale wiesz, po jakimś czasie ułożysz sobie to wszystko w głowie, prawda?